Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej arence, moi drodzy. Może to w końcu jest ten dzień, w którym i my, kurwa, dostaniemy jakieś dobre karty. Może to jest ten dzień, w którym ja dostanę nie 15 brązów, kurwa, tylko goldów. Leo jest spoko, Gels jest lepszy. Ropucha, bo przetasowuje talię. No załóżmy, że dostaniemy jakąś kartę specjalną, czyli na przykład róg dowódcy. Czyszczenie pogody. Pogoda i czyszczenie pogody. I zaczyna się. I zaczyna się. A weźmy engine. Wymień do dwóch kart. Spoko. Dwa obrażeń. 20. Weźmy. I kliny już nie chcę. Geralt jest 15. Który nie jest wzmocniony. Telekineza jest spoko, ale zbyt ryzykowna. Wolę to, bo to jak się nie odkryje, chyba że mam jakiegoś brązowego żołnierza. Edwin Officer. Nie mam, więc wolę to. Zagraj losowe brązowe zagrożenie. Dziękuję już za te zagrożenia. 11, 11. Duel 14, duel tamce siostrz. Alchemia, karta specjalna, organiczne statek, Krzyszał Zura. Chociaż ten ghoul też nie był zły. Filipa zawsze zrobi 16. To jest 13 z utrudnieniem, weź. Baby. 6 brązowego lub srebrnego drakonida, nie mam takowego. Mazur jest spoko. Nie wezmę teraz Joachima za żadne. Skelen. Chociaż dużo tam było dobrych goldów. Zresetuj, zablokuj. Wyczyść pogodę. Wyczyść pogodę i rzuć pogodę. Maszyna, statek. Weźmy, mam dwie maszyny. Komandos. Weźmy. Removal. Kapłanka Frei. Strzeź wybranego brązowego żołnierza. Oficer. Czyli tylko to i to. Tych dwóch mogę wstrzesić. Czyli dam 11 albo 13. Removal. To jak deck jest niezły, nawet, bo ma aż 6 goldów. Aż 6, moi kochani. Aż 6 to w moim przypadku jest, kurwa, draw życia. Królowa Krowopająków, szepczące wzgórze. Chyba wyciągnę. Co mi to wyciągnie w tej chwili? Albo to, albo to. Albo Wes, albo rycerza. Weźmy. No okej, okay. Coraz szybciej wybieramy te karty. Co mogę powiedzieć o tym deku? Znowu dużo brązów. Znowu liczba goldów nie jest nawet przy średniej. Ale jest Gels. To jest dobry gold. Skellen jest dobrym goldem. Tylko nie ma żadnego golda finishera. Są takie goldy do grania.
W przypadku silverów też nie ma goldu, nie ma żadnego silvera jako finishera. Mogłem wziąć tego wpierdalacza, no jest królewicz opu. Więc generalnie mamy deck, w którym nie boimy się długich rund, bo mamy dużo czyszczenia, pogody. Mamy kilka własnych pogód. No zobaczymy, czy się nie boimy długich rund. Moja piękna Kalanty. Skorupa. Na chwałę Skellige! Trzeci level. Tak nisko już upadłem, moi kochani. Tak nisko już upadłem. Zaklęcie, karta specjalna, ruch. ACPC. Removal. Zagraj maszynę, to jest spoko. I Skellen. Szkoda, że nie. Gil. Zwany Gelsem. Przeciwnik się zastanawia, czy gra. Gra. Okej. Okay. Musimy go przebić jakoś. Myślę, że 17 ze Skella to jest dobre. Zagranie. Dlaczego? Okej. Okay. Myślę, że teraz po prostu się... Tylko jaką my możemy maszynę dostać? Albo okręt wie... Mamy dwie maszyny i to mi się nie podoba. Bo on nie wybiera maszyny. Bo on maszyny nie wybiera. Niestety. Weski nie chce grać. Może zagram sobie po prostu żołnierza. To mogę zresetować i ulepszyć, czyli zrobić z tego 10, czyli zrobić silvera za 14, przyzwoita wartość. Co bym chciał sobie ustawić na szczycie Gelsa? Może. Nagle brązową, nie, to chyba się wybiera jaką. Wybiera się jaką. Nasz przeciwnik jesteście psami i tak was potraktuję. Ma coraz lepsze zagrania. W ogóle zdaje się nie liczyć punktów. Tak sobie rzuca kartę. Jemną mi z Jotuna za 6 panter. No i teraz generalnie wypadałoby po prostu spasować. Tak po prostu wypadałoby spasować. Mam te dwie dwunastki, rycerz i Ves, i one mi psują Hero Power i ACDC. Czyli Krzyszal Zura. Nasz przeciwnik myśli. Myślałem, że zastanawia się, czy nie spasować. Ja wierzę w to, że on dalej rozpocznie grę, wiecie. ACDC i róg musi to wylecieć. No, musi wylecieć róg. Ja mam takie dziwne wrażenie, że nasz przeciwnik będzie chciał to grać. To jest najśmieszniejsze. Że mam takie dziwne wrażenie, że nasz przeciwnik nie zrobi pasa. Tylko rzuci kartę. Nie masz malu, nie ma towaru. Nie ma szmalu, nie ma towaru.
ustawmy sobie... Girls. Ta ósemka nam nie przeszkadza, bo my ją sobie zdejmiemy pojedynkiem w przyszłej turze. Chodzi o to, żeby go przebijać teraz. Zwracasz się do mnie o pomoc, to zrozumiałe. Jaskier jest dość mocny. Można oczekiwać jakiegoś tempo zagrania. Jakie to będzie tempo zagranie, przyjacielu? A teraz coś specjalnego. No. To było spoko. Masz serce, Unclaid. Wielkiemu słońcu. Jeszcze go nie przebiłem. Nie robię. Ale teraz mam Vespo z AC/DC. Może na krótką chwilę. Okej. To musi zginąć. Znaczy, to musi zostać zresetowane. A to po prostu zabijemy. Czyta, co to znaczy? Najgorsze jest to, że on może teraz spasować. Jest najgorszy. Barbarzyńcy. Kurwa, grubo. Mój przy... grubo. I walnie w drugi rząd tą bombę. Bo szkoda mu będzie na jedynkę, więc walnie w drugi rząd. Myśląc, że to przejdzie przez pancerz. Wiem. Nie weźmie trzech, woli dwa. Woli dwa. Zresetuj, lepiej go zresetuj. Dobra, to nie ma blokera. To mi wyciągnie wes. Tak nie mam zagrania, którego przebija, nie? Tak i tak nie mam zagrania, którego przebija, bo to jest 3, czyli 14 za 15. Nie mam takiego zegara. Więc wyciągnijmy wes. Zagrajmy wes. Nie zapowiada się, żeby była pogoda. Więc wymienimy te dwie karty. I sprawdzimy, czy dostanę Gelsa. Patrzcie, dostałem Gelsa. Tutaj. Prawie go nawet przebiłem. To teraz Gels jest w kaganiec. Jakby go osłabić o jeden. Nie mam pomysłu. To jest wróg dowódcy tylko. To też jest słabe to. Trzeba by ten wróg dowódcy wykorzystać teraz. Skellige i Cintra stoją razem. Bo to nic z tego nie będzie. No ale przynajmniej misia wie jak ustawić ładnie. Okej. Okay. To mi zrobi 13 i 6, 19. Nie chcę mu tego Igniego tak łatwo dawać. A z drugiej strony, czy ja będę miał wyjście, a teraz to zresetuję, to mu dam Shiru, kurwa, za 30. Też nie mogę. Zobaczmy, co nasz artysta ma w tym deku. Uu, baby, dużo ma. Jeszcze ma raz, dwa, trzy, cztery goldy jeszcze ma. Kurwa. Ale też lubi krowę. Trudno powiedzieć, co to dać na spód. Ume czy Ulfedina? Ume. Nie przebijam go, wiem. Ale co poradzę? Co ja na to poradzę? Ma pożogę. Blue Dream. Eskel. Zabij 14. Kurwa, mocny play. W porządku. Mocny play za 27. Ten play mi się nie podoba. Muszę wymyśleć, jak zrobić 27 w dwóch kartach. Gels i nie wezmę kagańca.
Wezmę Idę Van Hammera albo Róg Dowódcy. Nie mogę, a co kagańcem? Nic. Gels jest teraz słaby jak dupa. No dobra, ale jak już go zabił, to mogę to teraz zresetować, nie? Na minus 8. Dobra, 19. Znaczy nie okej, bo... Nie okej, ale... Dlaczego nie mogę temu zadać jednego damage'u? Mogę. Mogę. Pójdzie Gels w kaganiec. No on ma większy, czyli boost. Okay. Minus 17. Kurwa. Nie mogę teraz tego zabrać. Słabo to wygląda. Dlaczego? Róg Dowódcy mi zrobi po 3, czyli 9. Ja będę zaczynał, nie? Muszę zrobić Gels. Wrzabę. Zeżryj. Siódemkę. I wyrzucić Róg Dowódcy. To ciekawe. Jest kaganiec. Muszę wyrzucić to. Kurwa, no naprawdę? Naprawdę? Moja tura. Weźmy sobie. Pożogę. Pokaż, na co cię stać. Kurwa, jaki win. Jaki dumny win. Kaganiec na czwórkę. Van Hammer w mróz. No mamy dzielne. Dzielny pierwszy win. Ale ten deck też. Ja wiem, że może narzekam tak na wszystko, ale jak ktoś tam dużo tego ogląda, to widzi, jak ludzie zrywają te kontrakty przy takich deckach. Bo po prostu im się nie chce męczyć. Geister, 20 ranking. Ok, od razu tak po pierwszym winie. O, wyrzucimy statek, bo go wyciągniemy z tego. Teraz mam Vespot Hero Power, to też nie jest głupie. To też nie jest głupie. Pod Hero Power i pod tym. I arcygryfa, to wyrzućmy to. No Vest wyrzućmy ruch. Niedobrze, panie Bobrze. Nie wiem, dlaczego ja to robię. Przy takich dekach jak mój... Drypass nie jest najlepszą opcją. To jest generalnie liczenie na to, że przeciwnik popełni większy błąd i zacznie grać. Generalnie o to chodzi. O. Albo ma tak zajebistą rękę, że to nie będzie w jego przypadku błąd. Jest jeszcze tak parę. Trzeba zabić was wszystkich. Przeciwnik utracił połączenie. Niestety wrócił. Powiem wam szczerze, że bardziej byłbym zadowolony, gdyby utracił to połączenie. Też ma statek. Dobra, ten jego statek musimy po prostu kill him.
Ten jego statek, my musimy killim. Mam teraz martwy dar natury, bo mam oba spele na ręce. Muszę też to mieć na uwadze, ale mogę zagrać Ves i wymienić jakiś spell, który nie będzie mi pasował. O, to ciekawe. Zobaczmy, co nasz przyjaciel ma w deku. Blue Dream, uzdrowienie. Puchta, dar natury, ostatnie życzenie. Barclay jest teraz w Poliego. Mocny jest. Ja na razie, aha, zagrałem jednego golda. Czego nie chcę, żeby on miał na wierzchu? Barclay w Poliego. Krasnala. Co za chore combo. 2, 5, 8, 14. To więcej. Chociaż ja mu przesuwam Barclaya, on przecież Barclaya może sobie wyciągnąć w każdej chwili Brewerem, więc nie wiem dlaczego tak robię, ale widocznie nie pomyślałem. Widocznie nie pomyślałem. Ester Garemnyt. Zarzućmy mróz. To jest removal za 12. W tej chwili. Jak on mi wjedzie, tym kurwa Brewer. Krąg uzdrowień. Te słowa nie znaczą już nic. Rzuci mi mróz, dobrze. Wstawaj! Jak on mi wjedzie w to combo z Polim, to się nie pozbieram. Chyba wjeżdża. Chyba jedzie. To jest mocne combo. Brewer, Barclay w Poliego, w Krasnala. No kurwa kosmos. A jak głupi przesunąłem tego Barclaya na dół zamiast przesunąć jakiegoś golda. Zapomniałem, że to jest ten Brewer. Za dużo i na jeden dzień dla mnie chyba. Przygód. O! Im, co ty tam srebrnego wymyślisz? No kurwa, naprawdę? Stary, no co ty? Stary, przecież ja to tak na żarty. Przecież ja to tylko tak na żarty. A ty sobie to wziąłeś do serca. Musimy ten róg dowódcy zarzucić, bo on się staje martwą kartą, nie? Na następną turę. No ten statek jest problematyczny, bo ten statek wiecie co zrobi. On w końcu zginie, nie? O panie! O panie! Ja to do 4 wzmocnię, to tam nic nie da. To mi nic nie da. Wes mi nic nie da. Zadaj też mi nic nie da. Jedyne co mi da to róg dowódcy, żeby wszystko na 8 zmienił. Nie, na 7. Trochę stracę, ale. Ale przynajmniej o 3 to uratuję. Problem w tym, że jak ma jakiegoś kurwa igniego,
Jestem w takiej dupie, że się nie pozbieram. Nie, nie masz Igniego. Mogę rzucić róg dowódcy na to, ale... Nie, to nie jest Igni. Dobrze, to nie był Igni. To nie był Igni, więc zastawiamy się. Zastawiamy się przed Ignim. Zniszcz wybranego... Kurwa, jednego damage'u mi brakuje, naprawdę? Naprawdę jednego damage'u mi brakuje. Naprawdę, bo to zadaje... PS, arcygryf, okręt, medyk, tam też pobój. To mi wyciągnie wes, to też mi wyciągnie wes, no ale to w sumie mogę wyciągnąć z arcygryfa, więc weźmy to. Ale wes wtedy będzie zbufowana. Wes będzie wtedy zbufowana. Zróbmy tak. Tak. Nastraszmy go, że zabijemy to zaraz. Problem jest w tym, że on się nie boi, że ja to zrobię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka... Zagraj na środku. Drugi problem jest taki... Że ja nie mam jak osłabić później tej wersji. Ejajaj, ten Villain, on... No w tej chwili jakby... Nie wiem, czego szukać. To jest wszystko słabe. Muszę zagrać Wes. I wymienić obie karty i liczyć, że dostanę jeden damage'u jakiego. No to zajebiste. To zajebiste dostało. Jak bieda, to to krasnolud. Co jebnie? Kurwa. Czuję się normalnie, jakbym był, nie wiem, w jakimś kurwa śnie. W jakimś śnie. No i teraz tracę 14, nie? Teraz tracę 14 albo gram Nilfgaardzkiego rycerza. On też jest za 14. Więc muszę zagrać to. Kurwa, naprawdę. Jak to zresetuję i ulepszę. To mi da najwięcej value, ale to wtedy mi 16 zabije. A nie 14. No dobra, ale wtedy może... Wtedy może mam szansę... na to, że wyciągnę to tym. O, będę musiał. Będę musiał... Bo... To jest 3, czyli będę plus 2. Będę na 0, czyli muszę zagrać to. I to. No wyciągnął ze mnie wszystko. Pytanie, co ja dostanę. Pytanie, co ja dostanę. No pieprzone takie komba. Muszę dostać dwie dobre karty. Bo muszę wymienić tancerza ostrzy. Stefan Skellen. Co trzeba zrobić? I teraz jak on gra Valaha, to powinienem sobie coś ustawić dobrego. Jak on gra Shilarda,
to powinienem ustawić coś gównianego, tylko to gówno mi też dojdzie wtedy. Dobra, girls. Zagraj coś nie. No dobra. To nie jest najgorsze. Biorę się do roboty. Bo to palimy. Ale Stenis 15. Nie wierzę, żeby nie zrobił Stenis 15. Stoicie przed majestatem książęcym. Nie zrobił. Ale jaja nie zrobił. Ale jajca nie zrobił Stenis 15. No, powiem wam, że szok. Tej gry liczyłem, że tej gry nie wygram. A mamy 2-0. No, nie jest źle. Ale to w tym odcinku tyle. Reszta już jutro w kolejnej części naszej brązowanej areny, którą jak my ją w ogóle nazwiemy? Jak my tą arenę nazwiemy? Nie wiem. Wy już wiecie, bo jakiś tytuł ma, ja jeszcze nie wiem jak ją nazwę, ale pomyślę, może coś z Ves, bo ona ma takie ładne cycki. Tak się telepią. To może Ves? Może coś z Ves? No, to niedawno w Wieśku robiliśmy, panie. Tego mistrza mistrzu. Okej, to tyle moi drodzy, trzymajcie się, hejka i pa pa!